Dobry wieczór Państwu. Wiem, że już wszyscy zainteresowani się zebrali. Jest 18, więc myślę, że możemy zaczynać w końcu wasz podsumowanie też dla tych, którzy przyszli wcześniej i są z nami. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dominika Ikonnikow. Chciałabym Państwa powitać dzisiejszego wieczoru na pierwszym wykładzie z cyklu Akademii Dawnego Gdańska. Chciałabym też podziękować naszym patronom medialnym Radio Gdańsk, portalom miasto.pl, Histmak oraz IBDK. Akademia Dawnego Gdańska jest nowym projektem grupy społecznej Metropolitanka działającej przy Instytucie Kultury Miejskiej. W ramach 8 wykładów Akademii każdy wykład będzie poruszał osobne zagadnienie związane z historią naszego miasta. Pierwszy wykład przybliży nam postać gdańskiej dramatopisarki Stanisławy Przybyszewskiej, córki malarki Anieli Pająkówny. Stanisława Przybyszewska żyła i tworzyła w Gdańsku w latach 1923-1935. Jest autorką m.in. dramatów Termidor, Sprawa Dantona czy 93. Sprawa Dantona była wystawiona na deskach teatru w Lwowie, w Warszawie i w Gdańsku. Dzisiejszy wykład dla Państwa poprowadzi profesor Ewa Graczyk. Profesor Ewa Graczyk ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim i wciąż jest związana z macierzystą uczelnią. Obecnie pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorką m.in. książek Przed wybuchem wstrząsnąć o twórczości Dąbrowicza w okresie międzywojennym, wydanej w roku 2004 oraz Od Żmichowskiej do Masłowskiej o pisarstwie w nadwiślańskim kraju, wydanej w roku 2013. Profesor Ewa Graczyk jest feministyczną badaczką literatury polskiej ze szczególnym naciskiem na prozę polską XIX i XX wieku. Również aktywnie działa w ruchach kobiecych i wielu inicjatywach społecznych. Profesor Ewa Graczyk jest w sposób szczególny od wielu lat związana niejako z postacią Stanisławy Przybyszewskiej, bowiem to właśnie o niej napisała swój doktorat, który w 1994 roku został opublikowany pod tytułem Ćma. Bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie na nasze spotkanie i zapraszam na wspólną podróż nurtem życia i twórczości Stanisławy Przybyszewskiej. Dziękuję bardzo. Też dziękuję Państwu, że Państwo przybyli na ten wykład. I ja będę starała się mówić, opowiedzieć Państwu o tej o swojej takiej przygodzie z twórczością i osobą Stanisławy Przybyszewskiej, która to przygoda była bardzo taka intensywna, choć muszę przyznać, że dla mnie się zakończyła. To znaczy, bo kiedy napisałam Ćmę i ta książka wreszcie wyszła, a to trochę trwało zanim wyszła, bo to wszystko nie było takie proste, to miałam poczucie, że ja do tej twórczości i osoby nie bardzo już chcę wracać. I miałam duży kłopot, żeby kiedy różni ludzie mnie prosili, żebym jeszcze coś powiedziała, coś napisała i zawsze jakoś okazywało się, że ja nie mogę, nie chodzi mi. I zaraz Państwu zresztą wytłumaczę, dlaczego tak jest. I zacznę właśnie autobiograficznie, żeby Państwu pokazać tą szczególną, jak mówię, przygodę, która była dla mnie i interesująca, ale pod wieloma względami dość bolesna. Wszystko zaczęło się, kiedy w 1976 roku skończyłam studia na polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim i zaczęłam pracę jako korektorka w nieistniejącym już wydawnictwie morskim. I tam właśnie jedna z książek, którą robiłam jedną z korek, były listy Stanisławy Przybyszewskiej. Te listy bardzo mi się zrobiły na mnie kolosalne wrażenie. Jakby ten ton, taka emocjonalna, żywy sposób mówienia, tembr głosu do uchwycenia w tych listach był taki, tak wielkie na mnie zrobił wrażenie, że ponieważ szukałam wtedy tematu do pisania pracy doktorskiej, od razu zaproponowałam, że o niej będę pisać, a jednocześnie w tym samym czasie profesor Janion
na Uniwersytecie Gdańskim, prowadziła swoje słynne konwersatoria i także cykl spotkań, które potem zakończyły się w dalszym cyklu Transgresje. I Przybyszewska stała się jedną z bohaterek Transgresji i ja też tam zadedukowałam swoje pierwsze o niej teksty. I na pewno w tej fascynacji Przybyszewską wielką rolę odegrało to, że ja, mając 24 lata, tuż po studiach, znalazłam się po raz pierwszy w sytuacji, kiedy pracowałam na etacie. Ja pracowałam 8 godzin, wykonywałam pracę korektorki, której szczerze nienawidziłam i rzuciłam ją po 3 miesiącach. Ale po stażu, to znaczy szczerze od razu powiedziałam, że się do tego nie nadaje i że nie chcę tego robić. To, co jest częstym motywem tego, co pisze Stanisława Przybyszewska, to znaczy jej przerażenie monotonią, szarością, beznadziejnością życia ludzi, którzy pracują jako robotnicy, urzędnicy, to bardzo do mnie przemawiało, tym bardziej, że w tym samym czasie podobne wątki znalazłam u myślicielki, którą też wtedy zajadle czytałam, była to Simone Weil, jej Dzienniki fabryczne też były moją ulubioną lekturą. No dzisiaj, z naszego dzisiejszego punktu widzenia widzimy, że praca mechaniczna, martwa i te 8 godzin etatu to jest coś, o czym wielu ludzi marzy i sytuacja jeszcze inaczej się rozwinęła, jeszcze indziej widzimy koszmary. Nie byłam wtedy badaczką feministyczną, bo mało kto wtedy był, ale widzę do dzisiaj pewne jakby takie zaczątki postawy feministycznej w tej swojej pracy. Chociaż jak mówię, z metody feministycznej w ogóle nie znałam wtedy. I no, jeszcze raz powtarzam, jakby ten mój osobisty jakby stres życiowy czy pamięć o tamtych latach, które były dla mnie trudne, wszystko to spowodowało, że ja do tej Stanisławy Przybyszewskiej wracam z takim wielkim trudem. Chociaż ostatnio się przekonuję, że być może powinnam jednak do niej wrócić. I ona jakby tylnymi drzwiami gdzieś tam do mnie wraca. I chciałam Państwu powiedzieć także, zaczynając to, o czym mówię, że wybór Stanisławy Przybyszewskiej jako pierwszej gdańszczanki i metropolitanki jest pod wieloma względami dość perwersyjnym wyborem. Ponieważ ona Gdańska nienawidziła szczerze, miała do niego szczere obrzydzenie i w jej trzech tomach listów, te trzy tomy listów są pisane w taki sposób, że gdybyśmy nie wiedzieli, że mieszka w Gdańsku, to w ogóle no, mieszka w jakimś okropnym, beznadziejnym, portowym mieście, który mógłby być Hamburgiem, ponieważ wszyscy tam mówią po niemiecku, a może jeszcze innym miastem. I miasto go nie lubiła, znaczy nie lubiła tego klimatu handlowego, konkretnego. Ta materialność i szczególność, która tak fascynuje na przykład Grasa, czy późniejszych pisarzy Hillego czy Kwina, dla niej nie robiła żadnego zupełnie wrażenia. Ona się czuła Europejką, mieszkanką Europy, a Gdańsk odbierała jako miasto materialistyczne, przyziemne, jakby, prawdę powiedziawszy, okropne. Więc odwracała się od Gdańska, do Gdańska plecami. Ale to wcale nie oznacza, że ona któreś inne miasto tak bardzo kochała. Właściwie może tylko Paryż, ale tylko Paryż czasów rewolucji, bo ten współczesny też z całą pewnością by się jej nie podobał. I będę o tym mówiła, dlaczego tak jest. I zacznę swoją mowę przede wszystkim od życiorysu, ponieważ nie sposób tego uniknąć i różnych rzeczy nie zrozumiemy, jeżeli nie poznamy z faktów jej życia, które pewnie jakoś Państwo znają, ale jednak pewne rzeczy trzeba uporządkować. Więc przede wszystkim żyła bardzo krótko, prawda? Bo zaledwie 34 lata, urodziła się w 1901 roku w Krakowie, zmarła w Gdańsku w 1935 roku. Była córką Anii Pająkównej Stanisława Przybyszewskiego. Była nieślubnym dzieckiem, co miało duże znaczenie w tamtych czasach, ponieważ jej matka, która była malarką i jest malarką, która dzisiaj zaczyna być malarką dość cenioną. Była kilkanaście lat temu, była taka wystawa poświęcona twórczości Polek, zatytułowana Polka i tam jej obrazy były prezentowane.
I w tym samym czasie, w którym Stanisław Przybyszewski związał się z Anielą Pająkówną, w tym czasie wdał się w zupełnie inne awantury z innymi kobietami, między innymi z Jadwigą Kasprowiczową. Krótko mówiąc, w tym samym czasie, kiedy miał romans z Pająkówną, wtedy jakby też powodował rozejście się małżeństwa Kasprowiczów, co dla poety było też ogromną traumą, który wiele lat się zmagał. I przez kilka pierwszych lat życia wychowywała jego matka, która z powodu też nieślubnego dziecka i mieszczańskiej atmosfery takiej kołtuńskiej panującej we Lwowie i w Krakowie wyjechała na zachód i mieszkała kilka lat w Paryżu. I ta w Paryżu Stanisława Przybyszewska chodziła na pensję i w 12 roku zaskoczyła ją śmierć matki. I została, jak pisze w jednym z listów, w poczuciu, że zakończyła się pewna piękna epoka w jej życiu. Epoka, kiedy była pod opieką kogoś, kto ją kochał, kogoś, kto chciał zapewnić ją jej jak najlepszy rozwój. I potem zaczęła się jej kolejna tułaczka. Była pod opieką Wacława Moraczewskiego, znajomego jej matki i jej ojca, który oddał ją do szkoły w Curichu i wakacje spędzała u ciotki, u Barnińskich. I tak jakby wędrowała po krajach Zachodu, co miało taki skutek, że znalazła znakomicie kilka języków zachodnich. Mówiła świetnie po angielsku, francusku, niemiecku. I to, że w końcu mogła właściwie każdy z tych języków pisać, tworzyć. I na przykład Termidora napisała po niemiecku. I więc niektóre ze swoich tekstów pisała po niemiecku, na przykład ważny fragment części autobiograficznej, napisała po niemiecku. I w tej powieści są liczne, jakby takie autobiograficzne fakty z jej życia przetworzone w powieści z kluczem. I całkowicie swobodnie przechodziła, zwłaszcza z niemieckiego na polski. Wybrała polski, o którym zresztą od czasu do czasu w listach pisywała różne okropne rzeczy, że jest nielogiczny, ubogi, też jej się nie podobał. Jak są Państwo narzekanie jej, bo jedną z jej specjalności. I w sierpniu 19 roku spotkała się z ojcem i to spotkanie, fatalne spotkanie z ojcem, było okresem kilkunastomiesięcznej, bardzo silnej fascynacji, w której ona była całkowicie pod jego wpływem, ale równie szybko i równie nagle i bardzo równie gwałtownie ta fascynacja minęła.